Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Pory, a w dzisiejszym odcinku moje uznania nie wywarałem ci żadnych informacji z internetów. Porozmawiamy sobie troszeczkę o nowym sezonie, przynajmniej dla mnie. Pogadamy sobie troszeczkę o evencie, który na 1000% już musi być w tym sezonie. Ale ciężko w tym sezonie będzie już ten event. A więc przechodzimy, słuchajcie, słuchajcie, no. Miały być odcinki już solo, ale pomyślałem, bo to sobie myślę, że na takim dailowym, Fortnite'owym czymś, czyli 15 maja powinniście taki mini daily z Fortnite'a, zobaczymy ile to będzie trwało, to oczywiście od was, więc no warto te bijać poprzedni odcinek, bijecie na poprzedni odcinek, bo tam musicie dać 40 wyświetleń, żeby był kolejny odcinek z gry Fortnite, żeby był maraton po prostu gry Fortnite od 15 maja, więc zapraszam, a my zagadamy o nowym sezonie. Słuchajcie, porobały mi się strefy. Tak, porwały mi się strefy. Niestety porwały się troszeczkę mi się strefy, ale jak wyjdziemy z lobby, to wiecie jaka jest strefa wojenna. Że zobaczycie sobie to w lobby i tam jest mapa, tam zobaczycie wszystko. Pomijcie to, coś pobagowało z tymi strefami i po prostu nie idę z stref. Nie wiem czemu, ale no tak jakoś to sobie Epic zażyczyło, że mi to nie pokazuje. Nie wiem czemu, ale no. Takie życie. Nie słuchajcie, co w nowym sezonie mamy wiedzieć, słuchajcie. Sezon już za jakieś około, tekaj, obliczę to sobie teraz. Janek miał to 8 maja, czyli wtedy, kiedy to widzicie. 18, 28 maj, 29 maj, 30, 31, 1, 2, 3. No tak, z 26 dni. Tak, 26 dni zostało do sezonu. Bo tak, 7, 6, 5, 4, 3. 27, 28, 29, 30. No kurde, to obliczyłem źle chyba. Czekaj, czy też teraz zdawię na pewności. Do 28 to będzie 20 dni. 29, 30, 31, 1, 2, 3. No z tego co najczym to 26 dni, ale czy to prawda? Tego nie wiem. No czekajcie, widzowie. 4, 5, 6, 7, 8. 29, 28, 27, 26. No 25 dni, albo zostało jeszcze 26 dni naokoło. Czyli no tak nie to. O kurde, to ty widzisz, to jest. Więc naoko taka dużo. No i co w związku z tym? No, że zbliża się, widzę, nowy sezon. Jeszcze zostaną dwa update'y do końca. Zostaną jeszcze dwa update'y. Pierwszy pojawi się, widzowie, gdzieś w przełomie 15 maja. 17 maja się pojawi. A drugi pojawi się już. Więc no myślę, że jak najbardziej. Czy to kobzy miał? Dobra. Więc myślę, że z czasem no ten sezon się zbliża. No i w związku z tym sezonem 3 czerwca będzie event. O jakiej godzinie tego nie wiadomo. Jeszcze nie mamy pewności, czy ten event będzie, no, no na logiki to chyba event będzie na 1000%, nie? O czym ten event będzie? Domyślamy się, że będzie to wojenny, ale są tylko dwie opcje. Pierwsza, że event będzie bijatykowy, czyli będziemy się mogli klepać z UR i będzie to miało miejsce w jaskini dowództwa. Pewnie gdzieś. Mówię tutaj, gdzieś będziemy, to się pewnie będziemy klepać, o w tym miejscu. Tego jeszcze nie wiemy, no ale musimy szukać jeszcze te 20 dni. Więc no, no oko tak to nie będzie. Ale są dwie opcje. We wtorek będzie tak, że będzie widzę bitwa o jaskinię dowództwa. Więc albo to będzie bitwa o jaskinię dowództwa będzie później, jakby wtorek, albo już na samym evencie tak będzie. Tego nie wiemy, ale w ostatnim update'cie właśnie te zniszczone, no wiadomo, nie mogli się tego się domyślić. I w sumie, jak dużo osób by się domyślało, to faktycznie, bo tyle te znają ostatnio pecha i dlatego właśnie są tam zniszczone. No więc zawsze są niszczone, więc no, tak to niestety wyszło. A więc w związku z tym, że ten update będzie się zbliżał, ostatni update tego 1 maja poznamy więcej szczegółów, ale pierwsze szczegóły poznamy troszeczkę 17 maja, czyli update 20.40, pewnie poznamy troszeczkę więcej szczegółów. Ale tego jeszcze nie wiemy, no trochę poznamy więcej szczegółów właśnie już wkrótce, więc no. Więc to tyle co wiemy na temat nowego sezonu. Więc event będzie najprawdopodobniej bijatykowy, a sezon trzeci, no będziemy się domyślać, będzie to albo kontynuacja tej bitwy, czyli jak na przykład przejmie UR, no to przejmie UR i coś tam będziemy musieli dla tego UR robić, albo przejmie siódemka i wygra siódemka bitwę. Więc event zależy o losach wyspy. Jak event będzie, pewnie będą dwa wyjścia, albo my przegramy, albo my wygramy.
Więc będą dwa wyjścia. Jak przegramy, no to coś tam będziemy musieli robić pewnie na UR, a jak wygramy... Spokój będzie na wyspie. Oczywiście nie zwlekajmy, że potem to powrócą te kłopoty i znowu nie będzie wojna z UR. Tak jak my nie wiemy, to wszystko jest pętlarskie. Czyli po prostu jak na przykład skórek zginął na tym evencie, na tym on nie zginął, bo to było po prostu jakby pętlarze byli. Czyli nie zginął po prostu, tylko zginął i się nagle zrespił. Tak samo jak w Fortnite, giniecie i na drugą gierkę to się odradzacie, więc na tym polega Fortnite. Zatem jakby Dr. Sloan zginęła, to tak ona by się odrodziła w sumie, no chyba, że będzie inaczej. Tak samo było z Gunnarem. Gunnar dostał jakby cios od fundamentu w evencie 8 sezonu, jakby, czyli w ostatnim update'cie, jakby w ostatnim evencie rozdziału drugiego. I tam też jak dostał jakby tym czaszką ogłowę odrobił i na evencie już był na tym zwiastunie. Więc to nie tak, że zginął, tylko po prostu jakby zginął, ale się odrodził. Więc nie mogą to wytłumaczyć, to są jakby wętlarze, więc tak to się wygląda. Więc to tyle więc od nowego sezonu. Pewnie więcej szczegółów było u youtuberach, ale nie brałem, więc no dostałem tylko więcej szczegółów. Więc event będziemy się taka pewnie domyślać, ale event może być taki podobny do Galactusa. Zobaczymy, jaki to będzie event. Tego dowiemy się już później. Pamiętajmy, co z tego, że oni mają małą strefę, mamy my większą. Skoro najwięcej jest ich najwięcej i jest jaskinie dowództwa, więc może być tak, że możemy zginąć tak czy siak i jedzie. Możemy przegrać tą wojnę jeszcze. Więc wszystko jeszcze nie zostało stracone. A my co, widzimy się w kolejnym odcinku. Popatrzcie.